Podczas wspólnej podróży w czasie i przestrzeni przyjrzymy się malarstwu Jacka Malczewskiego oraz innych twórców działających na przełomie XIX i XX wieku. To jest czas, który nazywamy Młodą Polską. Młoda Polska to okres, kiedy młodzi artyści, wchodzący dopiero w życie, zbuntowali się przeciwko swoim poprzednikom. Przyjrzymy się, jak ten bunt wyglądał. Malczewski był niezwykle interesującym artystą. Uczył się u wielkiego mistrza Jana Matejki. Początkowo, tak jak mistrz, malował obrazy historyczne. Jednak w jego sztuce niezwykle ważny był symbolizm. Malarstwo miało być pokazaniem nie tylko tego, co się widzi, ale sposobem na pokazanie idei, uczuć. Takich uczuć i idei ogólnoludzkich jak patriotyzm, miłość do ojczyzny, narodu, kraju. Ale chodziło także o pokazanie symboli indywidualnych, tajemniczych, trudnych do rozszyfrowania. I przykładem takiego symbolicznego obrazu w twórczości Malczewskiego jest Melancholia. Obraz przedstawia pracownię malarską. Z lewej strony u góry widać niewielką postać artysty malarza, skupionego podczas pracy przy sztalugach. Z płótna, przy którym artysta siedzi, wypływa, można powiedzieć, wylewa się w przestrzeń bezładny tłum postaci. Poprzez strój i trzymane w dłoniach rekwizyty, skłębiona kolumna nawiązuje do tragicznej historii Polski XIX wieku. Wśród unoszącego się tłumu można dostrzec przedstawicieli wielu kategorii społecznych – powstańców, kapłanów, dzieci, zrozpaczone kobiety, skazańców w kajdanach, kosynierów i żołnierzy napoleońskich. Wśród rekwizytów dominuje uzbrojenie – kosy osadzone na sztorc, bagnety, szable, strzelby. Niektórzy zamiast oręża trzymają skrzypce, książki, pędzle. Tłum zdaje się kierować do rozświetlonego okna, jednak tylko nieliczni, zniedołężniali starcy docierają do jego parapetu i nie są w stanie go przekroczyć. Po drugiej stronie okna stoi tajemnicza postać kobieca w czarnych szatach. Tytułowa Melancholia, która uniemożliwia dziesiątkom uczestników korowodu przeniknąć do symbolizującej wolność przestrzeni. Jacek Malczewski pełnił funkcję profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i powtarzał wielokrotnie do studentów: malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała. Tym samym wyznaczał także sens i cel własnej pracy. Ale gdzie znaleźć tych, którzy będą w stanie oswobodzić ojczyznę? Przecież dotychczasowe powstania ponosiły klęskę. W okresie Młodej Polski artyści stwierdzili, że to na wsi, wśród wiejskiego polskiego ludu, zachował się ten najbardziej wartościowy, niezepsuty element polskiego społeczeństwa. I to stamtąd wypłynie siła, która doprowadzi do odzyskania niepodległości. I tutaj warto się przyjrzeć obrazowi zatytułowanemu Żniwiarka. To obraz znajdujący się w zbiorach naszego muzeum, Muzeum Okręgowego w Lesznie. Cóż widzimy? W obrazie dominuje postać silnej, młodej dziewczyny, wiejskiej kobiety, która z sierpem na ramieniu czeka na rozpoczęcie żniw. Może nie jest piękna, ale jest silna, zdrowa, chętna do pracy. Ubrana jest z jednej strony w strój, w którym należy pracować, w luźną białą koszulę, spódnicę, ale, aby podkreślić świąteczny charakter rozpoczęcia żniw, ma na
szyi przepiękne czerwone korale i czeka, aby rozpocząć ścinanie zboża. Zbiórka zboża to także ma także wymiar symboliczny, bo przecież będzie z tego świeży chleb. I warto zwrócić uwagę na te zboże. Jest dorodne, kłosy są pełne ziarna, ziarna, które w przyszłości da pożywienie. To jeden z wcześniejszych obrazów Jacka Malczewskiego. Powstał na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku. Jeszcze teoretycznie realistyczny, ale już niesie zapowiedź tych wszystkich treści, które będą później wielokrotnie powtarzane. To polski lud jest tą siłą, która przyniesie odrodzenie. To kiedyś wreszcie nastąpią żniwa, które, czyli odzyskanie wolności, które przyniosą dostatek i szczęście całemu narodowi. Tym tropem poszli inni malarze młodej Polski, na przykład Włodzimierz Tetmajer, wykształcony malarz, który skończył nie tylko Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, ale także Uniwersytet Jagielloński, osiada w podkrakowskich Bronawicach, na wsi. Co więcej, żeni się z młodziutką, wtedy 16-letnią Anną Mikołajczykówną, córką tamtejszego chłopa. Można powiedzieć, że w Krakowie wybucha skandal. Dom Tetmajerów w Bronowicach to miejsce, do którego ściągają liczni artyści. Tam mogą tworzyć, tam mogą malować, bezpośrednio obserwując życie polskiej wsi. Jednym z przyjaciół Włodzimierza Tetmajera jest Wincenty Wodzinowski. To on bardzo często przybywał w domu Tetmajerów i pewnie w ramach wdzięczności maluje portret Anny Tetmajerowej. Cóż widzimy na tym portrecie? To też obraz z naszych muzealnych zbiorów. Młodziutka, piękna, delikatna kobieta w bogatym stroju krakowskim przygląda nam się z radością. Delikatny uśmiech, jednocześnie pewność i poczucie własnej wartości. Jeśli chodzi o dom Tetmajerów w Bronowicach, to on się pojawia wielokrotnie w sztuce, nie tylko w obrazach, bo kiedy Stanisław Wyspiański, dramaturg, poeta, malarz, pisze swój dramat Wesele, to właśnie opisuje wydarzenie, które odbywa się w domu Tetmajerów. Włodzimierz Tetmajer, mieszkając na terenie Bronowic, maluje to wszystko, co go otacza. Chaty pokryte strzechami, drewniane, często chylące się ku ziemi. Maluje wnętrza rozświetlone światłem lampy naftowej, gdzie żyją, pracują zwykli ludzie. Maluje także zwierzęta, które przecież były podstawą bytu, czyli krowy, konie. Maluje to, co służyło do pracy, czyli na przykład wozy. Można by powiedzieć, że w maleńkich szkicach i obrazach, które także posiadamy w muzeum, ukrywa całą poezję codzienności. Bardzo ważnym obrazem w naszych zbiorach jest procesja. Obraz, dzięki któremu możemy prześledzić tak naprawdę sposób działania twórczego artysty. Bo w naszych zbiorach mamy niewielki szkic. Szkic o wymiarach 30 na 50 cm, który jest takim zarysem dopiero obrazu. I mamy obraz już większy, który jest już szkicem malarskim. Już wymiary większe, bo 71 na 93 cm. Co przedstawia ten obraz? To wiosenna procesja na święcenie pól. To są tak zwane dni krzyżowe przed wniebowstąpieniem, kiedy właśnie na wsiach obchodzono granice pól, modląc się o zapewnienie urodzaju, o ustrzeżenie pól przed gradobiciem, powodzią, pożarem, czyli tym wszystkim, co mogłoby zniszczyć dostatek. I tu znowu mamy przepiękny wiosenny pejzaż. Wszystko
Wszystkie barwy kipią w świetle słonecznym, wręcz przyciągają nasz wzrok. Ale Tettmajer także potrafił być tajemniczy. Stworzył wspaniały obraz, znowu znajdujący się w naszych zbiorach, Noc Świętojańska. Noc Świętojańska to w tradycji ludowej noc tajemnic, pełna tajemnic, czarów. Można by powiedzieć, używając dzisiejszego języka, że jest to noc troszeczkę jak z filmu fantasy, gdzie mogą pojawiać się różne stworzenia, gdzie kusił w lesie kwiat paproci. A na wzgórzach wokół wsi palono ogniska, wokół których się bawiono. I tu właśnie ten moment zabawy przy ogniskach pokazuje Włodzimierz Tettmajer. Światło ogniska rozświetla twarze. I co ważne, widzimy z bliska ognisko, wokół którego zgromadzona jest rodzina Włodzimierza Tettmajera. Dalej natomiast w tle widać kolejne błyszczące plamy światła. Te wszystkie plamy światła dają nam poczucie jedności. Ta jedność zwyczaju, obyczaju, która pozwala na budowanie tożsamości. Tożsamości małej ojczyzny, tożsamości wsi, ale także tej tożsamości ogólnonarodowej. Pobudowanie tej tożsamości ogólnonarodowej w pracach Tettmajera była także niezwykle ważna. Tettmajer był jednym z artystów, którzy wzięli udział w malowaniu panoramy racławickiej. Wojciech Kosak i Jan Styka postanowili u schyłku XIX wieku namalować w stulecie bitwy pod Racławicami wielki obraz, tak zwaną panoramę, który ogląda się w ten sposób, że stoi się wśród niego. Obraz jest ustawiony w formie koła. Mamy wrażenie, że nagle znajdujemy się w otoczeniu bitwy i zgiełku walczących ludzi. To tak jakbyśmy oglądali film akcji, tak to odbierali ówcześni ludzie. I Tettmajer maluje w tym panoramie krakowskich chłopów. On jest specjalistą od strojów ludowych, od tych postaci i taką rolę w tym wielkim obrazie otrzymał. Tematy batalistyczne, tematy wiejskie, pejzaże wiejskie, ludność wiejska, pracująca czy świętująca, to nie wszystko. W sztuce młodej Polski pojawiały się także obrazy tajemnicze, podobne troszeczkę w swoim wymiarze do dzisiejszych filmów fantasy. Stanisław Wyspiański maluje obraz chochoły na plantach. Cóż to jest chochoł? To jest po prostu krzak. Najczęściej krzak róży zawinięty w słomę, aby nie przemarzł w ciągu mroźnej zimy. U Wyspiańskiego te chochoły pokazane w noc mamy wrażenie, patrząc na nie, że one się poruszają, jakby tańczyły jakiś dziwny chocholi taniec. Podobny temat, tyle że już pokazany za dnia, maluje także Jacek Malczewski. Na niewielkim obrazie przechowywanym w naszym muzeum widzimy pewnie listopad, a może wczesną wiosnę, gdzie wszystko jest szaro, brunatno-brązowe i właśnie chochoły w jakimś ogrodzie czy parku. Mamy wrażenie, że wszystko jest uśpione, że wszystko zamarło, że właściwie nie ma życia. Ale pod tą pokrywą słomianą toczy się życie, jeszcze śpiące, ale kiedy tylko zabłysną pierwsze promienie słońca, to życie na nowo się obudzi i rozkwitnie pięknymi kwiatami. To znowu symbol. Symbol uśpionej ojczyzny, ojczyzny w niewoli, która, kiedy nadejdzie stosowny czas, odzyska wolność i wybuchnie i będzie żyła pełnią życia.
kilka obrazów, które zobaczyliście podczas tego spotkania, pokazuje nam, jak artyści malarze pracujący na przełomie XIX i XX wieku budowali tożsamość narodową. Posługując się symbolem, ukazywali, co jest ważne w naszym narodowym życiu, jak o nie walczyć, już nie z bronią w ręku, a za pomocą pędzla, kredki, ołówka. Budowali tożsamość narodową, aby w odpowiednim momencie wszyscy byli gotowi na to, aby ojczyzna mogła powstać i żyć pełnią życia. Ta lekcja jest pewnym zaproszeniem. Zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Informacje o tym konkursie oczywiście dotrą do szkół. W każdej szkole będziemy chcieli, aby został wyłoniony ktoś, kto najlepiej rysuje. I taka osoba zostanie zaproszona do udziału w 3-dniowych warsztatach malowania murali i będzie współtwórcą jednego z murali. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do muzeum.